Dzień dobry Państwu. Piotr Niemczyk, krótki kurs szpiegowania. Niedawno otoczenie Donalda Trumpa zaczęło twierdzić, że należy mu się Nagroda Nobla za to, że doprowadził do rzeczywiście bardzo ważnego wydarzenia na Bliskim Wschodzie, mianowicie do nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. To, co rzeczywiście bardzo, bardzo, powiedziałbym, charakterystyczne, ważne i prognozujące dobrze chyba o sytuację na Bliskim Wschodzie mówiąc, zdarzenie, bo ono rzeczywiście w sposób wyraźny poprawia stosunki Izraela nie tylko konkretnie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, ale w zasadzie z całym światem arabskim, bo stwarza, że tak powiem, nowe pole do negocjacji, nowe pole do zawierania różnego rodzaju kompromisów politycznych. Donald Trump chyba niesłusznie przyznaje się do tego sukcesu, nic nie wskazuje na to, żeby on rzeczywiście odegrał tam istotną rolę, natomiast niewątpliwie bardzo istotną rolę odegrał tam Mossad, ponieważ to szef Mossadu, oficerowie Mossadu, członkowie kierownictwa Mossadu urabiali opinię publiczną i polityków państw arabskich, żeby do tego porozumienia przygotować. Ale co ważne, jeszcze wrócę do sprawy Mossadu i nawiązania stosunków z Zjednoczonymi Arabskimi Emiratami. Natomiast to nie jest jedyne wydarzenie, które wyraźnie pokazuje, jak ważna potrafi być tajna dyplomacja, często z udziałem służb specjalnych. W lipcu doszło do bardzo ciekawego rozwiązania konfliktu pomiędzy Chinami a Indiami, który był bardzo groźny. Można było powiedzieć, że w pewnym momencie na włosku wisiała III wojna światowa, mianowicie chińskie wojska wkroczyły do prowincji Ladakh. To jest taki obszar sporny pomiędzy Indiami a Chinami. To jest taki kawałek, który się częściowo należy do zachodniego Tybetu, częściowo do Kaszmiru. W każdym bądź razie to jest jedna z indyjskich prowincji, co do której roszczenia ma i Pakistan, i Indie, i Chiny. W związku z czym ten wkroczenie wojsk chińskich wydawało się bardzo groźne. Zginęło przy okazji 20 hinduskich żołnierzy, ponieważ ten wkrocz chińskich jednostek był dosyć brutalny. Nie znamy strat po chińskiej stronie, ale podobno też jakieś były, tylko Chińczycy je utajniają. Natomiast no już wydawało się, że jeżeli wojsko indyjskie odpowie z całą mocą, to rzeczywiście może dojść do bardzo poważnej wojny. Na szczęście znalazł się były szef wywiadu, Ajit Doval, to jest były oficer wywiadu pracujący w Pakistanie, co zresztą bardzo wskazuje, jak istotny jest ten wątek pakistański w tym sporze. Potem był, po 2004 roku był szefem wywiadu indyjskiego, ostatnio jest doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta Indii, raczej premiera, bo to premier jest tam istotniejszą jednak z punktu widzenia politycznego postacią. No i ten człowiek wziął na siebie ciężar negocjacji i wynegocjował sprawy, nie doszło do wojny, doszło do poprawy stosunków chińsko-indyjskich, nie są one jakieś szczególnie dobre, nigdy nie były, ale przynajmniej nie grozi nam wojna w najbliższym czasie. Inne wydarzenie, które pokazuje, jak potrafi być przydatna tajna dyplomacja, to jest ponowne ocieplenie w stosunkach pomiędzy Koreą Południową a Chinami. Od dłuższego czasu, przynajmniej od paru miesięcy, w ogóle nie było spotkań o charakterze dyplomatycznym. Jeżeli strony ze sobą rozmawiały, to gdzieś na terytorium państw trzecich, na przykład na forum ONZ-u, ale nigdy nie było wymiany poważnych delegacji. No więc ostatnio poważna delegacja w Korei Południowej spotkała się z poważną delegacją chińską, z członkiem Politbiura Chińskiej Partii Komunistycznej. Spotkał się znowu były szef wywiadu południowo-koreańskiego, Suh-Hun. Przedmiotem rozmów jest współpraca w sprawie zwalczania koronawirusa, bo te wszystkie teraz państwa o tym ze sobą rozmawiają. Natomiast też niemniej ważne jest, a nawet ważniejsze jest to, że obie strony rozmawiają o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. No wiemy, że Korea Północna ma broń atomową. Korea Południowa nie ma, ale mówi się, że ta broń stoi na terytorium baz amerykańskich, które znajdują się na południu Półwyspu Koreańskiego. W związku z czym temat jest bardzo ważny. No poza tym jest mowa o poprawie stosunków gospodarczych, stosunków w ogóle politycznych, wspólnych inicjatyw, jakichś o charakterze międzynarodowym. Więc te rozmowy wyglądają na dosyć poważne, a szefem delegacji południowo-koreańskiej, jak już mówiłem, jest były szef wywiadu Suh-Hun. Niemożliwe jest, żeby przygotowania do tych negocjacji nie odbyły się z dużym zaangażowaniem wywiadu, bo to bardzo często wywiad po pierwsze przygotowuje stanowisko polityków do spraw bezpieczeństwa na przykład, ale również stara się rozpoznać intencje strony drugiej, buduje charakterystyki uczestników negocjacji, stara się przewidzieć ewentualne ustępstwa, ewentualne miejsce, gdzie można zawrzeć kompromis, bo przecież wiadomo, że w negocjacjach się uciera
uciera stanowiska, uciera się ze sobą interesy obu stron. No i najważniejsza sprawa to jest nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Emiratami Arabskimi i Izraelem, o tym mówiłem. To bardzo ciekawa jest historia, ponieważ te rozmowy, które doprowadziły do nawiązania tych stosunków, rozpoczęły się, powiedzmy, parę miesięcy temu od takiego, jak się okazuje teraz, nie wręcz przeciwnie, poważnej deklaracji Izraela, że zamierza zająć zachodni brzeg, że zamierza zająć całkowicie Dolinę Jordanu, czyli de facto okroić państwo palestyńskie o połowę, a być może zlikwidować w całości, przynajmniej ta część, która się znajduje na zachodnim brzegu, a nie w Strefie Gazy. No i pod pretekstem jakby ucierania stanowisk, uprzedzania polityków arabskich, uprzedzania arabskiej opinii publicznej, wysocy oficerowie Mossadu, a w szczególności szef, odwiedzali państwa arabskie, no jakby twierdząc, że negocjują, sprawdzają stanowisko państw arabskich, co by się stało, gdyby Izrael rzeczywiście zdecydował się na przyjęcie militarnej kontroli nad państwem palestyńskim. Na koniec okazało się, że nie to miało być przedmiotem. Być może to był taki pretekst, który miał być tylko pokazaniem, że Izrael jest gotów ustąpić, prawda, przed zdecydowanym stanowiskiem państw arabskich, ale tak naprawdę okazuje się, że nie o to chodziło, tylko chodziło o to, żeby nawiązać stosunki, żeby w ogóle poprawić jakość relacji pomiędzy światem arabskim a Izraelem. No, niewątpliwie te negocjacje, które rzekomo miały służyć w sprawie ewentualnego zajęcia zachodniego brzegu, były tylko pretekstem. To był taki argument, który można było użyć, że wszystkie strony są wygrane, tak? Że państwo arabskie zgodziły się na ucieplenie stosunków z Izraelem, a Izrael zrezygnował z planów, które być może w ogóle nie były prawdziwe, zajęcia zachodniego brzegu i całej Doliny Jordanu. Szef Mossadu jeździł w tej sprawie do Kairu, jeździł w tej sprawie do Riyadu. To są przecież kluczowe państwa w świecie arabskim. No, jednocześnie jakby podgrzewał stanowisko antyirańskie, bo wiemy, że każdemu ociepleniu stosunków arabsko-izraelskich sprzeciwia się zdecydowanie Iran, któremu zależy na tym, żeby odgrywać istotną rolę i żeby być takim warunkiem dla zawarcia każdego istotnego porozumienia w tym rejonie świata, w okolicach Bliskiego Wschodu. No, właściwie to tyle można powiedzieć na ten temat. Niewątpliwie znowu ogromny sukces Mossadu. Prawdopodobnie nie jest to żaden sukces Trumpa i bardzo się zdziwi, jeżeli Trump dostanie za to Nagrodę Pokojową Nobla. Myślę, że nie dostanie, bo to jednak nieprawdopodobne. Jeszcze jeżeli już mamy zostać przez chwilę w świecie arabskim, no to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że rozpoczęły się rozmowy dotyczące reform politycznych i gospodarczych Libanu. Powodem tego jest gigantyczna katastrofa, jaką spowodował wybuch saletry amonowej w porcie w Bejrucie. Państwo libańskie i tak było w kryzysie, a to jeszcze bardziej powiększyło, no bo przecież ten port to jest jeden z najważniejszych elementów współpracy międzynarodowej, wymiany gospodarczej, handlu międzynarodowego Libanu. W związku z czym, jeżeli się ten port zablokowało, to gospodarka libańska znowu ma bardzo poważny impuls do spowolnienia. Natomiast kto pojechał negocjować te reformy? No, szef wywiadu francuskiego tym razem. No, wiadomo, że Liban to jest dawna kolonia francuska, w związku z czym akurat francuskie stanowisko może być tutaj bardzo istotne, no ale fakt, że pojechał negocjować szef wywiadu francuskiego, znaczy, że tu znowu służby przygotowały grunt pod te negocjacje, służby sondowały, jak daleko rząd libański jest gotów posunąć się w swoich ustępstwach politycznych na rzecz na przykład demokratyzacji państwa, na rzecz liberalizacji stosunków gospodarczych. Wiadomo, że jest bardzo trudny hamulcowy tam, ponieważ istotną bardzo rolę na scenie politycznej i zresztą militarnej, bo to jest przecież formacja wojskowa w znacznej części, odgrywa Hezbollah. To jest na tyle trudny przeciwnik, na tyle skomplikowany negocjator, że rzeczywiście w tym przypadku udział wywiadu wydaje się jak najbardziej uzasadniony. No dobrze, ale co to w ogóle są te tajne negocjacje? Znaczy, skąd one się biorą? Tak? Znaczy, czy to polega na tym, że dwie strony zamykają się w pokoju, nikomu nie mówią, co ustaliły? No oczywiście, że nie. One się dzieją wtedy, kiedy ten przedmiot negocjacji jest tak trudny, że w ogóle nie należy się przyznawać do tego, że one kiedykolwiek były prowadzone, bo jeżeli się nie udadzą, no to nikt nie chce się przyznać do porażki. Zresztą taka porażka mogłaby zrobić bardzo złe wrażenie na scenie międzynarodowej, mogłoby doprowadzić do paru poważnych kryzysów, więc te negocjacje toczy się bardzo, bardzo poufnie. No i w tych negocjacjach tą poufność najlepiej gwarantują służby specjalne, służby wywiadowcze, które do tej poufności są bardzo przyzwyczajone. No, nie zawsze są szczelne, co wiemy z różnych przykładów w ostatniej historii świata, ale są bardziej szczelne niż inni dyplomaci, którzy nie są nawet porządnie przeszkoleni w dochowaniu warunków tajności. Jak takie tajne negocjacje w ogóle zaczyna? No, oczywiście można sobie wyobrazić, że są jakieś telefony, które sobie wymienili szefowie służb specjalnych,
potencjalnych wrogich, prawda? Nie wiem, wyobraźmy sobie, że szef wywiadu północno-koreańskiego ma numer telefonu do szefa wywiadu południowo-koreańskiego. Oczywiście na pewno mają, tylko pytanie, czy korzystają. Ale jeżeli korzystają, to na określonych warunkach, tak? To się nazywa, to jest pewien rodzaj gorącej linii. Jak ma dojść do jakichś poważnych rozmów, to jeden drugiemu sygnalizuje, że jest ważna sprawa do omówienia i umawiają kanał komunikowania się. Ale oczywiście te specjalne telefony, ja bym powiedział, to tak naprawdę rzadkość. Tak naprawdę tajne negocjacje dużo częściej się zaczyna na terenie państwa trzeciego. No tak jak się mówi o tym, że negocjacje chińsko-południowo-koreańskie zaczęły się gdzieś tam w Nowym Jorku przy okazji sesji w ONZ-cie, bo tam się spotkali dyplomaci gdzieś w korytarzu i nawiązali kontakt, że dobrze byłoby rozmawiać, że to się często na terenie kraju trzeciego, na przykład na przyjęciu dyplomatycznym, nagle dyplomata z jednego kraju spotyka się z dyplomatą drugiego kraju i mu mówi: ekscelencjo, jest ważny temat do omówienia, spotkajmy się tam gdzieś po cichu i pogadajmy, bo problem jest do rozwiązania, nasze państwa, nawet jeżeli mają bardzo złe między sobą relacje, jednak powinny o tym porozmawiać, ten problem rozwiązać. I tak się to zaczyna. Nic specjalnie szczególnego, potem się wyznacza miejsce, czas i szczegóły spotkania, przygotowuje się agendę i już. I to wszystko dzieje w tajemnicy, ale właśnie bardzo często taki wydawałoby się nieistotny przypadek, jak to, że panowie dyplomaci nagle gdzieś w ogrodzie rezydencji ambasadora kraju trzeciego w kraju czwartym, gdzieś za drzewkami nagle przez chwilę ze sobą rozmawiają i takie spotkanie umawiają. Jeden z najciekawszych przypadków tajnej dyplomacji w historii dział się z udziałem polskiej obywatelki Hanny Szymańskiej, która była żoną polskiego oficera wywiadu, który osobiście znał Canarisa. W czasie II wojny światowej Canaris odnalazł ją w Poznaniu i przewiózł ją, Abwera przewiozła ją do Berna, do stolicy Szwajcarii, i ona była takim tajnym kanałem porozumiewania się Canarisa z wywiadem brytyjskim, z politykami brytyjskimi. Hanna Szymańska dostarczyła absolutnie niezwykle wartościowych informacji dotyczących strategii Niemiec wobec Europy Zachodniej, wobec Rosji, prawdopodobnie przekazywała terminy różnych ważnych operacji wojskowych, dane o alokacji sił, dane o alokacji jednostek, o ich wyposażeniu, o ich liczebności. W ten sposób Wilhelm Canaris negocjował prawdopodobnie swoją pozycję polityczną czy los po zakończeniu II wojny światowej. No jak wiadomo, nie doprowadziło to do niczego. Sam Canaris został zamordowany przez Hitlera, wykonano na nim bardzo brutalnie wyrok śmierci. Niemniej jednak ten jeden z najciekawszych w historii kanałów użycia tajnej dyplomacji, jak widać, się zdarzył i ogromnie istotną rolę odegrała w tym polska obywatelka, pani Hanna Szymańska. Bardzo ciekawa postać, zasługuje skądinąd na jakąś pozycję w panteonie polskich najlepszych oficerów wywiadu, którzy przynajmniej spowodowali najciekawsze skutki dla losów wojny czy polskich losów po prostu w XX wieku. No to właśnie tyle, co chciałem opowiedzieć dzisiaj Państwu na temat tajnej dyplomacji. Następny program już pewnie nie będzie temu poświęcony. Myślę, że będzie poświęcony zresztą niedalekiej sprawy, bo nie będzie poświęcony losom oficerów wywiadu, którzy zostają zidentyfikowani na terenie kraju trzeciego, wydaleni, ich agenci są aresztowani. Też tam oczywiście są elementy tajnej dyplomacji, bo coś natychmiast handluje, wymienia, próbuje się tych zatrzymanych agentów wymienić na jakichś innych. Oficerowie podlegają ekspulsji, wtedy druga strona wyrzuca oficerów, którzy rezydują na jego kraju. Też tam jest mnóstwo elementów tajnej dyplomacji, ale już nie jest to dokładnie ten temat. Także dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia wkrótce.